Witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat cebuli, czosnku. Otóż jest okres zimowy i wielokrotnie ludzie mi piszą i pytają się, co mam zażyć, żeby moje zdrowie odzyskać, żeby po prostu wyleczyć się z danej infekcji. Więc tak, możemy pociąć cebulę na płatki lub na kostkę, wrzucić do plastikowej siatki, do plastikowej folii. I możemy przyłożyć dziecku, czy sobie, ewentualnie jeżeli mamy tą grypę, jeżeli mamy to zapalenie płuc, przyłożyć tą cebulę w tej siatce foliowej na płuca. Przymocować, ewentualnie przymocować w jakiś tam sposób, czy to pod koszulę, czy jakoś po prostu przymocować, jednym słowem, żeby ta siatka z cebulą pokrojoną była właśnie na płucach. Co spowoduje cebula? Cebula posiada specjalną aurę energetyczną, która będzie po prostu leczyć złogi, będzie leczyła infekcje, zapalenie płuc, właśnie przykładając tą siatkę z cebulą właśnie na płuca, bezpośrednio w miejsce, gdzie mamy tą infekcję, prawda? Jeżeli ktoś ma jeszcze bóle głowy połączone z infekcją, z wymiotami, z biegunką, znaczy to wówczas bym polecał pokrojony czosnek zjeść z soczewicą, z ryżem, żeby ten czosnek nie był sam, ponieważ może uszkodzić ściany naszego żołądka, więc musi być zjedzony z tak zwanym kitri. Ja na przykład jem czosnek, jeżeli już jestem chory, jeżeli już mam tą grypę, właśnie z kitri. Kitri to jest soczewica z ryżem. I po prostu możemy mieć na boku talerza pokrojony czosnek w kostkę i możemy po prostu zjadać łyżeczkę tego czosnku, łyżeczkę dużą kitri, łyżeczkę czosnku i kitri, tak żeby po prostu ten czosnek był wymieszany ze soczewicą, żeby był wymieszany z jakimś pokarmem, dzięki któremu nie będą te ściany żołądka po prostu narażone na porażenie. Ja dodam, że w jodze normalnie nie używa się czosnku, nie używa się cebuli, ale my jesteśmy w Europie, my jesteśmy na kontynencie, gdzie jest dużo bakterii, naprawdę jest wszystko bardzo skażone, całe środowisko jest bardzo skażone, nie tylko spalinami od samochodów, ale również pewne są produkty chemiczne, które idą od różnego rodzaju fabryk. No to właśnie dlatego polecam, jeżeli ktoś jest chory, jeżeli ktoś ma tą grypę, przykładanie, robienie sobie okładów z cebuli na płuca lub można też zrobić wywar z cebuli, po prostu ugotować cebulę, przecedzić do szklanki czy do kubka, dodać łyżkę miodu, wymieszać i po prostu wypić. To też będzie środek, który po prostu nas rozgrzeje, da odpowiednią nam energię, by po prostu nas wyleczyć w tych trudnych momentach zimowych. To by było na tyle, drodzy kochani, także możecie to zastosować w praktyce, czy to cebula gotowana. Ja dodam, że cebula gotowana również pomaga na żołądek, na trawienie, także jeżeli macie okazję zrobić sobie taki wywar z cebuli lub pokroić cebulę i przyłożyć do ciała, to tym bardziej. Cebula nie kosztuje drogo, można ją kupić w jakimkolwiek supermarkecie, także możliwe, że możecie sobie po prostu taki obkład zrobić. Także dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie, tutaj właśnie z Teneryfy i do widzenia.